Na początek rozbity gang, który zbijał fortunę na nielegalnej produkcji papierosów. Pogranicznicy wspólnie z policjantami z CBŚP zatrzymali 13 osób, a straty, jakie poniósł Skarb Państwa, sięgają 2 milionów złotych. To już trzecia w tym roku grupa, która wpadła na nielegalnej produkcji i sprzedaży papierosów. Straż Graniczna i policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowywali grupę przez kilkanaście miesięcy. Ustalili, że działała ona od 2 lat. Produkcja odbywała się pod Siedlcami, a papierosy z logo jednej ze znanych firm trafiały na polski rynek. Pierwszych 6 członków gangu zatrzymano w październiku ubiegłego roku. Teraz funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 7 osób, odpowiedzialnych za produkcję i dystrybucję podróbek. Działania były prowadzone na terenie kilku województw. W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili około 2000 litrów spirytusu, znaczne ilości krajanki tytoniowej. W czasie przeszukania funkcjonariusze znaleźli też maszynę do foliowania opakowań z papierosami. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych, a 4 mężczyzn udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. To już kolejna podobna akcja w ostatnim czasie. Na początku marca rozpracowano gang, międzynarodowy gang, który trudnił się również produkcją papierosów. Wtedy zatrzymano i zarzuty postawiono 56 osobom. W znacznej mierze to obywatele polscy, ale też Rosjanie, Ukraińcy, a nawet jeden Niemiec, który trudnił się dystrybucją papierosów w krajach Unii Europejskiej. Zabezpieczono wówczas aż 5,5 miliona sztuk papierosów, 3,5 tony tytoniu i sprzęt do produkcji. Z kolei w lutym funkcjonariusze z Rzeszowskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali nielegalną fabrykę i magazyn papierosów w Tarnobrzegu. Zabezpieczono ponad 1 milion sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych około 1 miliona złotych. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 16 osób.